Witam na nowej serii. Będziemy sobie tutaj omawiali tematy maturalne i na pierwszy ogień pójdą tematy z roku 2019 z maja. Oczywiście mówimy o maturze z historii. Także zapraszam do oglądania. Temat numer jeden brzmiał Porównać sytuację niewolników w społeczeństwach starożytnego Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. Żeby zacząć właściwie jakokolwiek to wypracowanie, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest ten niewolnik, skąd on się brał. Czyli, że był to, powiedzmy, łup wojenny albo przedmiot handlu, gdzie można było sobie go wykupić, gdzie tylko chcemy. Ale nie tylko, ponieważ jak bierzemy sobie na skalę całą starożytność, no to niewolnikami można było zostać przecież za długi, można było e, iść właściwie, Właściwie to samodzielnie w niewolę, poprzez powiedzmy, realizację swoich jakby ambicji i walki na arenie, albo poprzez odkupienie tych długów. Natomiast ważna też była kwestia tego, że ktoś się mógł urodzić jako niewolnik i to też warto by tu było wspomnieć. Zaczniemy sobie od starożytnego Bliskiego Wschodu. Tutaj różne e, formy, które przybierało właściwie niewolnictwo, należałoby odnotować. Chodziło o właściwie taką lepszą formę niewolnictwa, ponieważ głównym takim akcentem było niewolnictwo pałacowe, czyli takim, w którym niewolnicy jakby pozostawali e, na usługach jednego człowieka, ale mieli tam swoje własne komnaty, w których mogli mieszkać, więc było to zupełnie innym niewolnictwem niż to greckie czy też rzymskie, które później sobie omówimy. Pozostając w temacie Bliskiego Wschodu, musimy sobie też podkreślić to, że tutaj niewolnicy, na przykład u państwa hetyckiego, mieli własne prawa. Prawa, które no, gwarantowały im to, że nie będą na przykład przedmiotem, powiedzmy, sporów między panami albo nieuczciwością samego pana, który będzie je wykorzystywał do jakichś innych celów niż te, do których byli oni wcześniej przyzwyczajeni albo które czynności oni wcześniej wykonywali. Niewolnictwo na przykład nie było podstawą gospodarki, jak to będzie w Rzymie. Jeżeli chodzi o ten Bliski Wschód, to warto by też było wspomnieć o samym hamurabim, o kodeksie, o prawie talionu, czyli oko za oko, gdzie wyższa kara groziła tak naprawdę niewolnikowi niż jakiemuś Właścicielowi tego, tego niewolnika. To można by tu też było sobie odnotować. Natomiast przy Egipcie warto by też było wspomnieć, że niewolnicy byli wykorzystywani do ciężkich prac, ale byli też tacy, którzy jednak szybko asymilując, czyli uzupełniając się z miejscową ludnością, przechodzili do takiej jakby własności prywatnej, mogli coś posiadać, czego już w innych krajach później w tych starożytnych po prostu nie będzie. W temacie starożytnej Grecji musimy sobie wspomnieć o Helotach, czyli tych ludziach, którzy byli pozyskiwani jako niewolnicy na bazie wojen, które były przez Greków em, toczone. W Grecji posiadanie niewolnika było oznaką jakby wyższego stanu urodzenia, wyższego stanu społecznego. Tam nie wszyscy mogli sobie pozwolić na posiadanie takiego niewolnika. Niewolnicy nie byli w ogóle właściwie brani pod uwagę przy udziale we władzy, czyli w systemie władzy, nie brali udziału w żadnych zgromadzeniach itd. Tak A w niektórych rejonach greckich na przykład ci niewolnicy na swoją powiedzmy własną prośbę do swojego pana czasami uzyskiwali prawo, żeby wziąć jakiś na przykład udział w obrzędach religijnych, kultach religijnych, przecież oni też byli religijni, też wierzyli w swoich bogów i chcieli im swoją część jakby oddawać. W Grecji występowało coś takiego, jak możliwość wyzwolenia, czego na przykład na terenach Bliskiego Wschodu raczej historia nie zawała obserwowała. Na koniec, będąc przy Grecji, warto byłoby wspomnieć, że jednak pozycja niewolnika zależała od jego wykształcenia. I później ten system wykształcenia przechodzi również do Rzymu, który jakby wziął od Grecji pewne e, prawa, które przy takim niewolniku były. Tutaj też chodziło o wykształcenie. Im lepiej wykształcony, no to mógł na przykład być taki niewolnik nauczycielem, filozofem, aktorem, albo na przykład mógł pełnić funkcje jakieś powiedzmy pałacowe, jako pomoc domowa, i to też tutaj występowało. Natomiast w Rzymie gospodarka na tym niewolnictwie jednak się opierała, ponieważ niewolników wykorzystywano do wielu różnych czynności. Były to na przykład prace jak już podzieliłem wcześniej domowe, mogły być to prace powiedzmy kopalniane, gdzie wydobywano dosyć na taką większą skalę kamień, czy też na przykład do walki na arenach, czyli szkolono gladiatorów. Niewolnicy też pochodzili głównie dzięki wojnom, i tutaj warto też byłoby odnotować, że niewolnik był tutaj własnością swojego pana. To pan decydował o tym, co on może robić, czego nie może robić, czyli niewolnik absolutnie nie ma żadnych praw, nie ma możliwości posiadania swojej własnej, prywatnej własności i co jest ważne, nie mógł mieć swojego majątku. Jeżeli taki niewolnik przekroczył prawo, był surowo karany, każde wykroczenie właściwie było karane albo karą cielesną, no albo nawet i śmiercią. Warto byłoby podkreślić, że interes takiego właściciela niewolnika był chroniony. Za każde uszkodzenie ciała mojego na przykład niewolnika, no, można było na przykład ponieść odpowiedzialność finansową, więc tutaj to też warto byłoby e, odnotować. Można było, e, powiedzmy, że Wykupić niewolnika, można było też go wyzwolić, natomiast jeżeli ktoś był gladiatorem, no to jego pozycja jakby była troszeczkę wyższa, ponieważ on był bardzo dobrze wyszkolony. Całe dnie spędzał właściwie na jakby ćwiczeniach fizycznych, więc on był też taką jakby reklamą, żywą reklamą takiego swojego właściciela. No ponieważ, no jakby nie patrzeć, właściciel, jeżeli miał dobrego gladiatora, który wygrywa te walki na arenach, który jest uwielbiany przez tłum, przez gawieć rzymską. No on z tym niewolnikiem, swoim gladiatorem, szedł przez miasto, on się też nie musiał pochwalić, w związku z tym on był też lepiej ubrany, no i jak powiedziałem wcześniej, lepiej odżywiony. No i żeby to zakończyć, no, przynosił dosyć duże pieniążki takiemu właścicielowi, jeżeli te zwycięstwa na arenach miały miejsce. Można było też tak wspomnieć o tym, co działo się tak naprawdę pomiędzy rokiem 73 a 71, gdzie było największe powstanie niewolników, czyli nazwane powstanie Spartakusa, który tym powstanie miał dowodzić, który stanął na jego czele. Natomiast tutaj można byłoby wspomnieć o tym, że jednak odbiła się czkawką rzymianom to, że tak dobrze tych niewolników wyszkolili, wykształcili, no bo przecież oni też przez dwa lata będą troszeczkę jednak psuć krwi niewolnikom, dopiero Krasus sobie ich podporządkuje. Ja dziękuję za uwagę. To była matura z 2019 roku z maja. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, odsyłam Was na Facebooka. Na Facebooku jest taka strona jak Wiedza w Garści. Ja dam link pod spodem, gdzie możecie mi napisać, czy coś należałoby zmienić, czy ewentualnie jakiś konkretny temat miałbym omówić. Także zapraszam do współpracy. Do widzenia.